Poseł Marek Jakubiak. Dla Dumy Stolicy. Za trzecim razem się udało. Witamy. Pamiętał pan, dobra. Witamy. Dzień dobry, witam. Debiut na Polonii, okazałe zwycięstwo. No, żal, że tak późno pan przychodzi, bo to ostatni mecz w tej rundzie. Widzi pan, wystarczy, że pierwszy raz przyszedłem i 6-0. Ja nie jestem tu pierwszy raz, ja się tutaj pływać nauczyłem. Proszę pana, wtedy pana na świecie jeszcze nie było. Natomiast Polonia... To jest Warszawa, to jest historia Warszawy przecież, no, to jest najstarszy klub w Warszawie. Warto tu bywać, warto tu przychodzić, warto wspierać Polonię, bo dzisiaj się tak rozjechało, jak i społeczeństwo polskie, na bogatych i biednych. I dzisiaj Polonia, która mistrzem Polski była no, niedawno dosłownie, jest w tarapatach, a Legia kwitnie. Ale mimo wszystko, no, chyba dobrze się pan dzisiaj bawił. Nie, nie, no super, no, ja mówię, że sport łączy, wszystko jedno, chodzi o to, żeby sport był, warszawskie kluby, żeby kwitły, wszystkie równomiernie i chyba o to w tym wszystkim powinno chodzić w sporcie, nie? Zdecydowanie, jako wytrawnego biznesmena, muszę pana zapytać, czy tutaj jest potencjał na coś większego? Rozmawiamy. Oj, to zabrzmiało bardzo kusząco. Tak, bo Warszawa robi tutaj inwestycje, przecież ja byłem kandydatem na prezydenta Warszawy, byłem na debacie sportowej na Legii i tam żeśmy rozmawiali na te tematy i prawdę powiedziawszy z przyjemnością dowiedziałem się, że miasto ma w ten stadion zainwestować około 200 milionów złotych. Szczerze powiedziawszy, jeżeli w Legię można wrzucić sobie 500 milionów, to dlaczego nie można w najstarszy klub warszawski? Tak, dumo Warszawy? No zdecydowanie, no. Zdecydowanie tak powinno być. Powinniśmy jako warszawiacy nie dać się dzielić. Po prostu tak samo Legia jest warszawska, jak i Polonia jest warszawska, Hutnik jest warszawski. Jeszcze nawet Ursus powiedziałbym, zaliczyłbym go. Ponad 600 grających młodych ludzi. Więc ja to się bardzo cieszę, kiedy widzę kibiców w tysiącach, którzy pozostawiają te swoje kłopoty w domach i przychodzą pokibicować, śpiewając przepiękne zresztą piosenki, które dzisiaj na własne uszy słyszałem. No zdecydowanie to jest bardzo fajna forma odstresowania od takiego życia codziennego, ale też spotykamy się w fajnych warunkach, ponieważ w przeddzień Dnia Niepodległości. Rozumiem, że już ten duch patriotyczny, ta wigilia naszego święta narodowego co działa. Co prawda Polonia ma trochę więcej lat niż odzyskanie niepodległości. Ale prawda jest taka, że hymn żeśmy odśpiewali i bardzo uroczyste i podniosłe za każdym razem, kiedy tysiąc ludzi śpiewa hymn, ciary po plecach przechodzą i tyle, no. Jutro rozumiem, że na Marsz Niepodległości się pan wybiera. A nie pojutrze? No pojutrze, no dobrze, dobrze. No nie, no, żebym za wcześnie nie poszedł. To tam się to zmieniało to dosyć często. Ja prawdę mówiąc na marsze chodzę od lat. Za każdym razem jestem dumny, po tym jestem taki podbudowany tej energii, która na marszu jest mi przekazywana za pomocą uścisków dłoni. Potem mi służy przez ładnych parę miesięcy, także warto tam pójść, naładować się polskością, zobaczyć jak tysiące Polaków jest dumnych z tego, że są Polakami. I wiecie, mam takie wrażenie, że wszyscy nam tego zazdroszczą, dlatego tak ten marsz zwalczają wszelkimi możliwymi sposobami, a my trwamy w uporze, że to jest najpiękniejsze zjawisko narodowe w Europie. No i zdecydowanie trzeba podkreślić też, że kibice Kiszpesztu Budapeszt zjawili się tutaj, no i pewnie będą razem z nami szli na marsz. Im wolno. Im wolno. Natomiast co do nacjonalistów jakichś ukraińskich, niemieckich czy włoskich, wypraszam sobie ich tutaj stąd. Miejmy nadzieję, że będzie spokojnie, że będzie podniosła atmosfera. Rozmawiałem z komendantem Straży Granicznej, mają to na uwadze. Czyli będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. To kiedy następnym razem się pana spodziewać? Niebawem. Niech to będzie zaskoczenie. Bardzo dziękuję kibicom Polonii za przyjęcie tak miłe. Zaskoczony byłem. Ja dalej uważam, że jestem nierozpoznawalny. Jestem jednym z tłumu i zawsze jestem zaskoczony, że ktoś mnie w ogóle poznaje. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo dumnym warszawiakiem i nie tylko z Polonii, ale z całego miasta, z warszawiaków. Także naprzód Polonio, naprzód Legio, sport ponad wszystko. I tyle. Życzę wam wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy ślicznie, no i mam nadzieję, że następna obecność no, będzie to 6-0. Będzie 6-0. Wyjątkowy to pogrom, no ale co tam. Cieszymy się. Jaka drużyna, taki wynik, nie? Jacy goście nawet też. Tak, dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia. Dziękujemy.